Yeah, you could say that. You know. Jak wiemy, na motoranie najbardziej chodzi, najszybszą ścieżką jest zewnętrzna. Oczywiście można powiedzieć, że jazda w Anglii na różnych torach geometrii, Glasgow, Kingland, Swindon czy Sheffield, to w jakiś sposób ci urozmaica i sprawia, że jesteś bardzo otwarty na nowe ścieżki. Jestem dobry w tym, żeby jechać czysto, po męsku, twardo, ale z klasą i z szacunkiem wielkości rywala. Mogło być lepiej, mogło być 18, jest 16, nie jest źle. Dzisiaj jeździłem się świetnie. Yeah, for sure, mate, I've enjoyed. Mam nadzieję, że ten rekord toru będzie mój na wieki wieków, natomiast to czas powie. Nie wiem, jeszcze nie mogę powiedzieć, co będzie się działo za rok, gdzie będę się ścigał. Zawsze, jak tu przyjeżdżałem, było fajnie, było wesoło, była dobra atmosfera, więc mile wspominam, jak wracam tu, to mam banana na ustach, natomiast mam nadzieję, że rekord toru przetrwa. Speedway jest takim forcem, że dzisiaj z każdym można wygrać i z każdym można przegrać. Dobrze dopasowany motocykl dzisiaj to jest klucz i no też na pewno pole startowe to jest ważne, ale kiedy ma się ustawienia motocykla dobre to i fajny start, to później się fajnie już jedzie, więc to jest kluczowe i na pewno cieszy wygrana z takim zawodnikiem jak jest Bartek. Oczywiście my wszyscy wiemy, że tor w Częstochowie sprzyja walce, więc na pewno będzie kluczowe, żeby od początku złapać ustawienie i żebyśmy walczyli o te punkty. Mamy no, niewielką zaliczkę, ale jak najbardziej podejmujemy rękawice i będziemy walczyć do końca. Ciężko, gdzieś tam z tego czwartego pola nie zabrałem się ze startu i może nie na tyle dobrze się zabrałem, żeby założyć albo żeby przycinać. Dostałem szprycę w szczycie łuku i to praktycznie było po biegu.